Hejka, witam Was bardzo serdecznie. Mam dzisiaj dla Was haul zakupowy. I tak, wiem, że dosyć niedawno był ten haul z Sinsaya. Natomiast kupiłam trochę rzeczy. Nie jest ich dużo, natomiast uznałam, że może warto Wam pokazać, bo może jeszcze niektóre znajdziecie. Część chyba jest na stronach. No i z takich fajnych rzeczy to dzisiaj dowiedziałam się z TikToka, żeby było fajnie, z TikToka, że jest minus 50% na wybrane produkty w Rossmanie. No i poszłam. No i musiałam kupić mój ulubiony tusz. Ale to zaraz o nim. A jeszcze przed tym jak zaczniemy, zapraszam Was na mojego TikToka, gdzie macie oczywiście live'y i TikToki. Na mojego Instagrama, gdzie rzucam sobie zdjętka. No i na mojej Vinted, może coś Wam się spodoba. Zapraszam Was tam serdecznie. Oczywiście zasubskrybujcie jeszcze mój kanał. No i lecimy. Zacznijmy od Medicine. Ponieważ już widzieliście te rzeczy na jakimś vlogu, natomiast wiem, że nie wszyscy oglądają wszystkie filmiki, dlatego Wam pokażę od razu. Więc kupiłam tą boską, to jeszcze mogę położyć, kupiłam tą boską kurtkę ze słonecznikami Van Gogha. Serio jest super, świetnie się ją nosi. Niestety była droga, bo ona tam chyba 199 kosztowała, z tego co pamiętam, czy 198, więc ona była droga, natomiast jest świetna. To jest z takiego szorstkiego, w sensie tak jakby to było namalowane, nie wiem czy to jest malowane czy nie, ciężko mi powiedzieć, ale tak jakby było malowane, bo jest takie szorstkie. Ale materiał jest super, bardzo dobrze mi się unosi. O, mogę, powiem z czego ona jest. Jest 100% bawełniana. Jest serio fajna, zaraz Wam ją pokażę. Do tego kupiłam bluzkę z krzykiem. No, jest cudna. Mogliście ją już widzieć na moim Instagramie, ale no jest przeboska. I ona chyba też jest 100% bawełniana. Przynajmniej mam taką nadzieję. Tak, tak jest, dokładnie jest. I ona kosztowała tam niecałe 60 zł, z tego co mi się wydaje. No. I już się przebieram i Wam je pokażę. Dobra, już jestem. Więc to się tak prezentuje. Już Wam pokazuję tył. Jest, ja go po prostu uwielbiam. Naprawdę. Tak samo jak tą bluzkę. Jest super wygodna. Ja ją wziąłem w rozmiarze S. Nie, w rozmiarze XS. No, jest trochę luźna, natomiast serio jest super. Nawet, w sumie nawet lepiej, że ona jest taka luźna. Przynajmniej ja tak uważam. No. No więc w sumie ponad 200 poszło na te dwie rzeczy, natomiast normalnie pewnie bym ich nie kupiła, ale ponieważ były to rzeczy z Van Goghiem i Munkiem. No, musiałam, po prostu musiałam. Uwielbiam jego obrazy, więc musiałam. No. No zrozumcie, że musiałam. Jest cudna po prostu. No. I jeszcze Wam pokażę zaraz bluzę, bo też jest fajna. Natomiast bluza nie należy do mnie. Dobra, jeżeli chodzi o bluzę, to bluza należy do mojego chłopaka i tak wygląda. No też jest przeboska. Jest różowa, jest z Vincentem, no. Sorry, ale no ubóstwie. Dobra. To odkładam. I tak, kolejną rzeczą, którą chcę Wam pokazać, jest bluzka z Levisa. I ona jest taka, w sensie, stylizowana na retro, co mi się bardzo w niej podoba w sumie. Ja ją kupiłam w Factory, w Nannopolu. Więc była trochę tańsza niż normalnie są bluzki. No i jest taka, taka jest. Bardzo, bardzo mi się podoba, dobrze, dobrze leży. No jak taka typowa bluzka, w sumie zlewista, taka klasyczna. No ale bardzo mi się spodobało to, ten napis w tej stylistyce z tym kwiatkiem. Serio bardzo fajnie wygląda. No i się przebieram. I bum, i jestem przebrana. No, taka klasyczna, klasyczny t-shirt. Nie mam co o nim powiedzieć. Jest po prostu cudny. Bardzo mi się podoba. No, kolejną rzeczą jest torebka.
Ja ją kupiłam na promocji za 150 chyba, mi się wydaje. Taka w kwiatki, czarna w kwiatki, była jeszcze w kolorze białym. Natomiast ponieważ mam plecak ten w kwiatki w kolorze białym, stwierdziłam, że chcę w czarnym. Ma tutaj zapięcie na magnesik, oprócz tego ma suwaczek, więc nikt się na nie dostanie. No i tutaj macie dużą przegrodę, tutaj mniejsze dwie. No taka klasyczna torebka, ja z nią chodzę akurat na uczelnię. Serio się świetnie sprawdza, mieści mi się w nią mój mikrolaptopik, więc super po prostu. Teraz przechodzimy do kolejnej kategorii, tym razem kupiłam to na Vinted. Birthday Girl, książka, robi furorę na TikToku, więc stwierdziłam, że ją przeczytam, bo wcześniej o niej nie słyszałam. Kupiłam ją na Vinted, bo nie mogłam jej dostać wtedy w Empiku akurat. Była niedostępna, natomiast z tego co wiem, to później się pojawiła. Myślałam, że coś wypadło. Jeszcze jej nie czytałam, czeka aż ją przeczytam. Myślę, że jakby stała na półce, pewnie bym jej nie wybrała, natomiast ma super recenzję, więc dlatego ją kupiłam, chcę ją przeczytać. No bo jakoś nie do końca mnie zachęca okładka. Znaczy mogę wam pokazać najpiękniejszą okładkę, jaką do tej pory chyba widziałam, jeżeli chodzi o książki. I tą okładkę, i chyba tak zrobię. I pewnie osoby, które śledzą mnie na Instagramie, już widziały tę książkę, ale to właśnie jest Słowiańska Wiedźma. No, po prostu okładka mnie kupiła. Są piękne detale, do tego jeszcze są błyszczące elementy, świetnie to wygląda. W środku też każdy rozdział ma jakby ładne takie ozdobniki. Ojoj, złapałam. No więc rozumiecie pewnie. Natomiast mam nadzieję, że ta książka będzie tak świetna, jak wszyscy mówią. No i nie oszukujmy się, naprawdę robiła furorę w pewnym momencie na TikToku, więc... No i ja ją kupiłam chyba za 45 zł, tak mi się wydaje. Albo za 40, jakoś tak. Nie wiem, czy to wam pokazywałam na jakimś vlogu, ale bardzo fajna, zaczęłam ją teraz czytać, przyjemnie się ją czyta. Ale jest to bardziej taki podręcznik na temat naszych wierzeń, naszych przodków. Zaklęć, przepisów, rytuałów, bardzo ciekawe. I co ciekawe, bardzo często wspomina o Podlasiu moim. Więc, no i na przykład mówi to o szeptuchach z Podlasia, które no, ja doskonale wiem nawet, gdzie jechać do takiej szeptuchy. Bo wszyscy to wiedzą z moich okolic, nie? Więc, no, jakby to takie namacalne i bardzo, bardzo mi się podoba, jak na chwilę obecną. Więc tak, teraz polecajka kosmetykowa, której używam od dawna, no ale... Dziś generalnie mi się skończyła jakiś czas temu, no ale chciałam zużyć te wszystkie, które ostatnio kupowałam, no i ten kalendarz adwentowy. No, więc udało mi się ją teraz kupić. To jest maska wygładzająca, ma ochronę termiczną i aktywną regenerację włosów. Ja ją bardzo lubię, cudnie wygładza włosy, naprawdę jest duża różnica, przynajmniej jak jej tak... Po czasie nie używam i później wracam, to serio świetne. No, bardzo ją polecam. Zieje, ona tam kosztuje chyba 12 zł, z tego co mi się wydaje, jakoś tak. Czy 11 z kawałkiem, ale serio jest fajna. No i teraz chyba już ostatnie dwie rzeczy, przynajmniej tak mi się wydaje, które kupiłam. No, nie licząc rzeczy do domu, ale to o tym będzie inny filmik po remoncie, więc spokojnie. Więc tak, dzisiaj na tej promocji minus 50 kupiłam swój ulubiony tusz, czyli Extra 3D Lash z Rimmel. Bardzo go lubię. Ja mam długie rzęsy, więc nie potrzebuję jakichś super efektów. Wiecie, wow, te wszystkie co ten drogie tusze. Ja ten bardzo lubię, on tam 27 chyba kosztuje w normalnej cenie, teraz 13, więc jest super, serio, bardzo go polecam. I kupiłam sobie z Bourjois Healthy Mix, nie miałam tego podkładu. Ja używam Revlona, natomiast ostatnio zauważyłam, że bardzo się roluje, nie wiem jak to nazwać w sumie. No ale nie wygląda to jak super fajnie, więc teraz będę testować ten, bo poszukałam sobie w internecie opinii, dziewczyny bardzo często go polecają, więc chcę go sprawdzić. Zobaczymy jak się sprawdzi. No co. Generalnie kolor wybrałam... Wanilia i tak jak sprawdzałam na ręce, to bardzo ładnie się jakby stonował w moją skórę, więc mam nadzieję, że będzie dobry.
Najwyżej będę go mieszać, kupię inny kolor i będę go mieszać. A na wakacje po prostu wrócę do swojego starego Revlona, bo wtedy używam tej 320 czy 440, jakoś tak. I wtedy go używam, bo po prostu dużo lepiej mi się funkcjonuje, dlatego że ja bardzo szybko się opalam. Ale na razie, jak jestem blada, to spróbujemy tego. Myślę, że na jakimś live'ie albo na TikToku będzie teścik, jak mi wyszło kupienie go i czy jestem zadowolona. I tak okazuje się, że to nie koniec, bo całkowicie zapomniałam o zakupach takich ogrodniczych, więc pierwszy raz zrobiłam zakupy na Shopee. Uwierzcie mi, że to było dla mnie wow. No i kupiłam sobie taki zestaw do uprawy żywych kamieni. I zaraz Wam pokażę filmik, jak to robiłam, bo już stoją i nie chcę ich za bardzo ruszać. Bo, no wiecie, roślinki raczej nie lubią przestawienia. No i oprócz tego w tej garze kupiłam takie słoiki. To jest akurat mięta, to jest mięta mojego chłopaka, którą miałam posadzić. A ja kupiłam sobie stokrotki, też już posadziłam. Tutaj Wam wrzucam filmik teraz. No więc tak to wygląda. Mam te kamyczki. Tutaj jest mój inny kwiatek. Na niego nie zwracajcie uwagi. I tutaj stokroteczka. Generalnie zawartość pudełka z kamyczkami to są nasionka, odżywka, taki spray skwartowaty, toniczka z podstawką ziemia i keramzyt. A, no i instrukcja oczywiście. Więc od razu zobaczycie, jakie sadzę. Ale serio, to jest fajne. Słoik też widziałam na TikToku, co ciekawe, u takiej dziewczyny, co się roślinkami zajmuje. Jej nazwę napiszę Wam pod opisem filmu, bo jest świetna. A żywe kamienie, nie wiem czy pamiętacie taki vlog jeszcze chyba z czasów pandemii, gdzie żywe kamienie kupiłam, natomiast te kamyczki mi umarły. Więc mam drugie podejście do żywych kamieni. Mam nadzieję, że tym razem się uda. No. I teraz już chyba to wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli chodzi o dzisiejszy haul, no to jest taki trochę miszmasz, bo mamy i kosmetyki, i ubrania, i rzeczy ogrodnicze. No, a i nawet książki, więc no. Dzięki za oglądanie, zapraszam Was do obejrzenia ostatniego filmiku o moim tygodniu na biotechu oraz moich pierwszych relacji z psychologii. No i możecie w komentarzach zadawać pytania do Q&A, ja chcę zrobić Q&A o studiach i o biotechu i o psychologii, więc jak macie jakieś pytanka, to dawajcie w komentarzach, a jak nie w komentarzach, to na pewno będzie jeszcze do tego TikTok i będzie relacja na IG, więc śledźcie, zapraszam Was serdecznie, trzymajcie się, no i pa!